Co do tej takiej e, brzydoty, która nas zalewa, można powiedzieć, cytując pana Krzysztofa Karonia, e, antykultury i antysztuki, nie jest możliwe, żeby to wynikało samo z siebie, tylko widocznie komuś bardzo na tym zależy, żeby sztuki piękne przestały być piękne i przestały w jakiś sposób ludzi inspirować i pociągać i prowadzić ku dobremu, prowadzić ku Panu Bogu. Zrozumiałam, że nam, studentom Akademii Sztuk Pięknych, mówi się o tym, że sztuka jest albo rzemiosłem, albo sposobem wyrażenia siebie. I nam, przy świętej, w naszych wszechczasów, okazało się, że to, to jest kolejne kłamstwo, które mi ktoś sprzedał, a sztuka powinna służyć tak jak od wieków miało to miejsce, tylko i wyłącznie Panu Bogu. Myślę, że piękno liturgii to w jaki sposób, jak to się mówi, per visibilium ad invisibilium, czyli przez, przez widzialne do niewidzialnego. To, jak, jak wygląda sama liturgia, ta dbałość o szczegóły, o piękno, wystrój wnętrza, przemawia w sposób szczególny do takich dusz. I pozwala utwierdzić się w przekonaniu, że, że jesteśmy na swoim miejscu. Wydaje mi się to dość ciekawym wątkiem, kiedy mówi się, że człowiek dąży do osiągnięcia szczęścia, sukcesu, dobra, chce być dobry, tak zwany obecnie dobroludizm. Przez to, żeby, że, żeby osiągnąć jakieś samozadowolenie, jakieś swoje szczęście, jest być może wspomnieniem lub podbiciem tęsknotą za rajem, który, który nasza dusza mogłaby mieć i chce mieć. I w tym momencie rodzą się w nas te wszystkie dobre uczucia, pragnienie piękna. I tak wśród w moim towarzystwie, w moim środowisku artystów, którzy deklarują się jako ludzie niewierzący, to jest niesamowicie ciekawe, że oni w sposób perfekcyjny niczym e, chirurdzy używając swoich narzędzi w sposób bardzo, bardzo klarowny potrafią określić sztukę dobrą, którą ja mogę identyfikować jako sztukę bożą, z natchnienia Bożego. A tą sztukę złą, która z Panem Bogiem nie ma nic wspólnego? I jak to się dzieje, że, że człowiek, który się sam określa jako osoba niewierząca, podświadomie reaguje na takie bodźce? W moim odczuciu nie wypowiadam się jako historyk sztuki, ani jako teoretyk sztuki, ani jako krytyk sztuki, ponieważ nim nie jestem i wiem, że współcześnie. Bardzo częstym komentarzem na nasze opinie wewnętrzne czy, czy nasze zdanie, do którego każdy człowiek ma prawo, jest to krytykowane zdaniem, że nie jesteś ekspertem, więc nie możesz się wypowiadać w tej materii. Jeżeli chodzi o sztukę, o to, jak ona była bliska człowiekowi od czasów prehistorycznych, każdy z nas ma prawo wypowiadać się na temat tego, co nam się podoba lub nie. I każdy z nas dobrze tą sztukę swoimi środkami, tak jak może, potrafi ocenić. Um, dlatego wydaje mi się, że, że jest w niej coś, co jako narzędzie służące Panu Bogu do przemawiania do nas zostało w sposób przemyślany, zaanektowane przez wyznanie protestanckie. A tak bardzo cenione i do czasów soboru um, rozwijane w kościele katolickim. Otóż, kiedy się nad tym głębiej zastanowimy, to często w odniesieniu do sztuki słyszymy opinie reformatorów o tym, że jest to rzecz typu e, adiafora, czyli rzecz kultowi obojętna. Że jest to, że powinniśmy um, zupełnie nie zwracać uwagi na, na sztukę piękną, sposób wyrażania jej w kościele we wnętrzu, na um, architekturę, na obrazy lub rzeźby, e, ponieważ ona niczemu nie służy, a wręcz może odwieść duszę od, od tego, na czym powinna się skupić. I takie jest e, założenie. Mm, Pierwsze pierwszy w ogóle traktaty i zdania na temat sztuki reformatorskiej w ten sposób są wyrażane. Mnie to niesamowicie zastanawia, ponieważ sam Marcin Luther mówił o tym, żeby w jakiś sposób podkreślić ludzkie uczucia i emocje w wyrażaniu swojej religii, a odrzucić ten katolicki rozum, że to jest jemu nie do końca potrzebne. Więc. Widzę w tym pewne, pewne kłamstwo i pewną sprzeczność, bo jeżeli człowiek jest istotą duchową i zmysłową, i tak jak poprzez teologię wpływa na, naszą, na nasz rozum, na nasz umysł, czyli na naszą duszę, tak przez sztuki piękne wpływa na nasze ciało, na nasze zmysły i w ten sposób na nasze poznanie. Jeżeli on zaprzecza temu, żeby rozum miał tutaj istotną rolę i byśmy bardziej skupiali się na, na uczuciach, a jednocześnie zakazuje wykorzystywania tego, co najbardziej wpływa na nasze emocje, czyli sztuki, dlaczego jest tak sprzeczny? Podobno. Podobno takie logiczne, logiczna dedukcja zakłada zasadę bezsprzeczności, którą chyba Arystoteles jako pierwszy mm, światu zdefiniował. I to, co jest sprzeczne ze sobą, jako że Pan Bóg jest bezsprzeczny, jest niesamowicie klarowny i oczywisty. Powinno zwrócić naszą uwagę, dlaczego reformatorom zależało na tym, aby w taki, w taki sposób bardzo skomplikowany i, i niesamowicie sprzeczny właśnie wewnętrznie w swojej samej doktrynie, e, odebrał wyznawcom, ewangelikom, wyznawcom protestanckiej e, formy. Tzw. Tak katolicyzmu, odebrał sztukę. I co dzieje się dalej? Jesteśmy katolikami, wierzymy w, wierzymy w to, co nam Kościół do wierzenia podaje, i, i wchodzimy do wnętrz nowoczesnych kościołów, um, współczesnych kościołów i znajdujemy się w przestrzeni, która nic nie wyraża. No jak to? Przecież Pan Bóg jest wszystkim, jest pełnią. Dlaczego we wnętrzu, w domu Jego jest pustka? Ja nie rozumiem, dlaczego, dlaczego tak łatwo poddajemy się jako artyści pewnej ideologizacji. Dlaczego nie mówimy nie lub nie buntujemy się temu, co, co nam się przedstawia na uczelniach artystycznych lub czy w szkołach prywatnych artystycznych? Um, można powiedzieć, że, że to, jak wygląda obecnie współczesna sztuka, jest obrazem tego, jak wygląda współczesne wnętrze człowieka. No bo jeżeli przez artystę przemawia. Ta Boża Iskra i to, co ma w sobie, on wyraża swoje emocje i swoje wnętrze, czyli swoją duchowość. Obecnie, jeżeli ludzie nie mają w sobie duchowości, nie rozwijają jej, to jak mają wyrazić cokolwiek pięknego albo godnego Pana Boga, jeżeli w tych duszach tego Boga nie ma, albo wmawia się ludziom, że tego Boga nie ma. Jeżeli chcemy wyjaśnić coś, co wzbudza wiele kontrowersji lub jest jeszcze niewyjaśnione, lub jest wiele głosów za, wiele głosów przeciw, to warto w taki sposób bardzo nieemocjonalny zrewidować naszą wiedzę, cofnąć się do przeszłości, popatrzeć na, na tak zwane cyfry, na większość, mniejszość, jak to, miało, jak to toczyło się w czasach dawnych. I wiemy o tym, że od zawsze, od prehistorii, tego uczy się... W Przedstawiając dzieje historii sztuki, sztuka dzieliła się tak jakby na dwa nurty: czyli tą sztukę, którą nazywamy ogólnie rzemiosłem artystycznym, i sztukę dla sztuki. I nie ma nic złego w tym, że tworzy się sztukę dla sztuki, ponieważ mm, sztuka jest czymś, co ma wypełniać braki w, w świecie, ma doskonalić ten świat. Więc niekoniecznie ona musi oddziaływać na nas, kiedy bierzemy do ręki przedmiot użytku codziennego, który jest piękny, ale może też być sama w sobie czymś służącym tylko i wyłącznie kontemplacji. Jeżeli zastanowimy się i przeanalizujemy traktaty o teorii sztuki, to bardzo często pojawia się taka definicja bo definicja sztuki jest ogólnie czymś bardzo. Subiektywnym, jak i całe to pojęcie. Natomiast są pewne większości zdań, które pozwalają nam się skłaniać ku temu, że to zdanie większości być może jest zdaniem najbardziej poprawnym. Więc funkcją sztuki, według większości definicji, jest jej umożliwianie kontemplacji. I odczuwania piękna i dobra, czyli wszystkich takich y, pobudek y, pozytywnych, kojarzących się z czymś dobrym. Mówi się też, że y, nie to jest piękne, co się ludziom podoba, tylko podoba się to, co jest piękne. Więc y, Przyjmując te założenia, które od czasów dawnych kierowało sztuką i, i pozwalało jej się rozwijać, zauważamy, że artyści dążyli do, do doskonałości, doskonałości swojego warsztatu, ale też do doskonałości samego, samego nośnika tej sztuki, czyli tego, tego czegoś, co nazywamy pięknym, co jest jej należne. Jeżeli. Mamy warsztat i jesteśmy nauczeni tak zwanej technologii sztuk, którą wykonujemy. Możemy wtedy, mając pewne narzędzia i umiejętności, wyrażać to, co czujemy, jak myślimy. Wtedy to wszystko nabiera kształtu i wyraża się w czymś, co jest przynoszącym właśnie takie pozytywne odczucia także przez ludzi przeciętnych, którzy nie muszą być w danej dziedzinie ekspertami. Natomiast jeżeli y, współcześnie młody człowiek nie uczy się warsztatu, y, nie kształci się to, co było znamienne od, od, od zawsze. Kopiowania dzieł wielkich mistrzów, żeby nabyć jakąś umiejętność dzięki temu, co osiągnęli jego poprzednicy, wzorując się na czymś dobrym, tylko jest tak, jakby jest mu odbierany ten warsztat, aby nie miał się czym posługiwać, i jest mu wmawiane, że może robić to, co uważa za słuszne, może wyrażać siebie, ale on nie ma narzędzi do wyrażania siebie, to z samego źródła. No, nic z tego nie wyniknie, ponieważ to jest tak, jakby chcieć zbudować dom, nie mając za tego materiałów. I jeżeli wiemy o tym, że sztuka jest odrobiną talentu, jeżeli chodzi o odbieranie tego pod kątem widzenia poszczególnych osób, bardzo personalnie, artystów, odrobiną talentu, jakąś tam ciutką szczęścia, ale przede wszystkim pracą, to tutaj widzimy też tą pokrewność co do tego, jak mamy żyć ogólnie jako ludzie, co do tego, co mówi nam Kościół oraz Labora. Wmawia się artystom, że sztuka to, to czarny strój, kolorowe włosy, dobry wygląd i tworzenie tego, co, co jest brzydkie. Natomiast zapomina się mówić im o tym, że to jest ogromny ciężar, masa prze, przepracowanych godzin, wieczne ćwiczenie swojego talentu, ogrom pracy. Więc tutaj zauważamy już jedną pokrewną rzecz co do takiego podejścia katolika do życia, pracowania nad sobą. Można zauważyć to, że artyści dawni, Ci, którzy podążali za, za natchnieniami dobrego ducha, byli ludźmi niesamowicie i bogobojnymi, i pełnymi cnót, stroniącymi od świata, którzy pracowali w jakimś zaciszu, nie, nie patrząc na to, co światowe. I tutaj też zauważamy tą, tą pokrewność, że w jak, jakiś sposób, jeżeli tworzyli dzieła Boże, to od razu było zauważalne to, że to, jak pracowali, tak przekładało się na ich życie. Więc możemy tutaj nabrać przekonania, że sztuka była jakąś nauczycielką ich życia, a to dla osoby wierzącej też nie bierze się znikąd, tylko może pochodzić od, od natchnienia Bożego. Mówimy tutaj w definicjach o kontemplacji. My, jako katolicy, często używamy tego, tego stwierdzenia kontemplacja. I nie da się tych pojęć oddzielić od tego, co jest widzialne i co możemy kontemplować, a od tego, w co wierzymy i w jaki sposób wyznajemy naszą wiarę, kontemplując Pana Boga. Więc no to jest niesamowicie od siebie zależne, i wydaje mi się, że wielu ludzi to czuje. A co do, co do tej takiej ym, brzydoty, która nas zalewa, można powiedzieć, cytując pana Krzysztofa Karonia, y, antykultury i antysztuki, nie jest możliwe, żeby to wynikało samo z siebie, tylko widocznie komuś bardzo na tym zależy, żeby sztuki piękne przestały być piękne i przestały w jakiś sposób ludzi inspirować i pociągać i prowadzić ku dobremu, prowadzić ku Panu Bogu.